Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Marnix Lator 22. W dzisiejszym odcinku Elengrad. Nie, no M-Krik, no co wy. Co wy z tym Elengradem? Porąbało was. M-Krik musi być. Bo dzisiaj wtorek, no to wiadomo, że M-Krik. No i dzisiaj zbieramy kostki, już po świętach jest. Ja nagrywam to akurat święta, bo jest 1 kwietnia. No ale to wyrąbane jajca w to. Ważne, że wy macie odcinek. To się na was liczy. No i tyle. Jest głównie 15.45, ja zaraz po tym odcinku wychodzę sobie na dwór, więc będę miło spożywał, nie alkohol, tylko pożywał ten czas, o, nie wiem, co powiedzieć. Pożytkowo, o, może tak. Będę miło spędzał czas, o, może tak. Niech będzie. No bo jest ładna pogoda, jest cieplutko, więc trzeba iść trochę na dwór. No ale odcinek musi też być nagrany, więc trzeba dwa w jedno połączyć. A że teraz jest do 20, jasne, to wyrąbane, bo wiadomo, oczywiście zmiana czasu była, nie? Więc teraz o godzinę dłużej, jasno, więc do 20 jest jeszcze szmat czasu. I tak to wygląda, moi drodzy państwo. Oczywiście zbieram kostki, a później będę tutaj capował z wapnem. A jak będę capował z wapnem, to może jeszcze starczy czasu, żeby potolerować ten obornik z ostatniego odcinka, więc... Będzie grubo! No, wcześniej też tutaj jechałem, bo widać ścieżkę. To nic, pojadę to samo. Bo kawał drogi jest dojechanie, jakby nie było. Wtedy się tu nie zmieściłem, tylko tam wyjazdem wyjechałem, ale teraz się zmieściłem, więc... Zero nowego śladu, więc to mi się podoba. Jestem zadowolony! TikTok, nowe powiadomienie? Co tam? Ale że i tak, nie? Dawaj, 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 gazu! Nie ma lipy, nie ma spania! Waltra to jest Waltra, panie! Nie ma lipy! No i o czym możemy jeszcze pogadać sobie? No o tym, że zaczął się kwiecień i jutro oczywiście 2000 krów, bo już chyba z 2 tygodnie nie było. Tak wyszło. Więc jutro 2000 krów, ale muszę kurde dzisiaj je nagrać. Nagrać i najlepiej wyrenderować, bo wrzucić to mogę sobie jutro. Bo jutro będę miał czas po robocie, czyli od 17, no tam 16.30 powiedzmy. Będę miał czas. No to wiadomo, tam te 4 godzinki się wrzuci, nie jest tam 5. Więc na spokojnie. Ale żeby to... Ale żeby to zrobić, no to wiadomo, trzeba pierw sobie nagrać i wyrenderować. A ja nawet nie wiem, co tam będzie do roboty, ale chyba no... Nie wiem nawet. Naprawdę. Nie pamiętam. Zabijcie mnie, ale nie pamiętam. Co, pełno już? Chyba jo. Więc trzeba teraz trzeci stóp zacząć układać. I będzie git. Dobra. No i elegancko, no. No i nawet ostatni parę kostek i ogień. Ale najpierw chyba sobie wapno zrobię. No, pierw sobie wapno ogarnę. I wtedy dopiero... Pierw sobie wapno, a potem to talerzowanie na końcu. Czy talerzowanie? No, to takie bardziej grube rowanie, nie? Bo karatem teraz jeżdżę. Czy tam koralinem. Koralin to chyba jest, nie karat. No, lemkenem jeżdżę i tyle. No i dobra, napalona. Aha.
Dobrze, że ja w ogóle wapno sam spałem, nie? Też jestem mistrzem podrywu. Nie no. Unia Ares jest na promocji, czyli nic się nie zmieniło. Za ile? Za 8 tysięcy? To jaka to jest promocja? 60% ty. A, bo to już jest drugi przejazd. To jest promocja skończyła? Chyba jo. No bo 12 i coś pykło, więc to, a to był dźwięk promocji. Więc trzeba zobaczyć, co tam ciekawego. Kaweko wskoczyło. No ale nie potrzebuję, niestety. A jak polecę w dół, ty mi miła raty. No i elegancko. Dwa przejazdy zrobione, bo na więcej wapa nie starczyło. No debil, debil. Jest 14 ton, ja? Więc 7 worków muszę kupić. Nie wiem, czy dymać na sklep, czy... Chyba będę na sklep dymą, bo bliżej. Czy bliżej? Nie wiem. Albo zrobić tak, o. To chyba będzie najszybszy sposób. Biały wygrywa, czarny przegrywa. No to jednak chyba nie w Sylosa. Było w zbiornikach? Tak, zbiornik. Tyryryryry. Jaką remizę, a co? A co? Stać mnie. Śpiochy, dziecię. Co? Dopatrz. Lodówka. Refrigerator. Gimnastyka. Zdrowo, na wygiebasy. Czekolada. Kakaowa deska. Denaturat. Fioletowa nabeteczka. Śpiochy, dziecięce. A no, syp. Refrigerator. Gimnastyka. Zdrowo, to wygiebasy. Czekolada. Kakao. Dawaj, dawaj, dawaj. Denaturat. A tak jest, no. No co? No i to mi się podoba. Nie, no fajnie idzie to wapno, a nie? Ty na poprzeczniaczkę też trzeba zostawić. I ogień na tłoki dali. Nie mogę, a co na to lekarze? Zdrowy chłop. No i tak to jest. A co na to lekarze?
Nie, no ale to fajnie idzie, nie? Wziąłem sobie John Deere'kę do łapnowania, no bo stwierdziłem, że sobie stary sprzętem trochę zapojeździć. I tak też jest. To co wam kurwa teraz pokażę. Witam, dzisiaj wam pokażę, jak są ludzie za kierownicą. Jak jedziesz w palancie. Na dziś temu gaz, coś ty te prawo jazdy w chipsach wydrął. I jedź po ciasty tą dziurę. Tu je 50, ja mu 55, to wyhamować, ja nie wiem czy ja to uprzyjam. O, tak jest najgorszy. No. Mega spodobało. Dawaj, dawaj! Malowane jajca! La 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 la! A ja jako zdrajca pokażę ci jajca! Elegancko to idzie! Raz, dwa przejazdy i będzie kuniec! Wtedy po przesiadkę zasiągnąć i tutaj pojeździć. I potem to trochę sobie do case'a posiadać. I pojedzie sobie trochę case'em, bo jest 12 minut, a to jest za mało, no. Do 20 będzie wapnowane na pewno. Minuty. No to jeszcze trochę jest, że nie jest. Jakby nie było, nie? To jest tylko 18 metrów, a nie 24. Tylko, że rożotnikiem to ja bym jeździł i jeździł, bo tam jak się pełno nasypie, to jeździsz i jeździsz, nie ma końca. No i dobra, i ogień na tłoki. To tak nie działa przecież. Znowu? Znowu się wtopili. Wczoraj też się wtopili. Tere-ta-ta-ta. Dobra, 500 kilo, to trzeba jechać 600, sorry. To trzeba się nasypać. No bo co ja mam zrobić z tymi 600? Co tam trzeba? Teraz zobacz. Dawaj! Ogin! Nie no, Johnny to jest Johnny, coś pięknego. I 16 jest, ja pierdykam. Jeszcze pół godziny wychodzę, więc. Zastanawiam się, czy warto robić całe wapnowanie. Tak jak chciałbym jeszcze trochę potalerować. Bo jest 15 minuta. Co prawda tam 4 minuty mi zajęło zbieranie kostek, więc... Nie, no zobacz. Czego tak? Zamknę oczy i przyznam, że to koniec. Zamknę oczy i przyznam, że to koniec. Nie. A, będę ty, bo... Może krzeć. Ty, czemu od razu po przeciaka nie zaciągnął?
Przecież gadałem o tym poprzeczniaku, a zapomniałem. To jest hit. To jest hit hitów. Że gadasz o czymś, a i tak potem o tym zapominasz. To ja się teraz czuję jak prawdziwy Bronek, bo Bronek też zawsze coś mówi i potem zapomina. No bo tak jak na zero na jednym odcinku. Zrobił se klina, złożył siewnik i pojechał na gospodarstwo. No i tak to jest. No ale jakby tak nie rzucało tej siewki, to też by było dobrze, nie? No i dobra, i ogień na tłoki. Dawaj, dawaj, dawaj! Dwa przejazdy jeszcze, jo? Dwa długie i wtedy będzie koniec. I będzie impreza! Na całego. Impra jest tu, a ludzi ze stu. No, czyli jeszcze jednym długim tutaj muszę przyjechać, tak? Tak, jeszcze jeden długi i będzie zakończony. Aha, akurat w ślady te trafiło. No dobra. Gdyby ta siwka miała tak ze 2 metry, nie? Ze 2 metry więcej. Miał tyle do przodu pola. No ale nie da się. Może i tak, nie? Wakacje na Bali. No i to się szanuje. Dawaj, dawaj! Ogień! Nie, no to już tyle razy tego widziałem TikToka, no to jest szok, nie? To ja nie wiem. To jest niemożliwe. Dawaj, dawaj, dawaj! 3-4 są, to trochę za mało, to trzeba sobie dosypać. Tam dwa przejazdy chyba zostało, bo trzy maksymalnie, więc... Zobacz, teraz się udało bez tego, bez klikania. Ej! Panie! Gdzie się pchłasz tym autem? Jakby już 20 minut, ale tak jak mówię, do 20 minut będzie optymalne i tak się też udało. Nie, wej, login. Co dużo to się nie zmieniło, tylko tak się zmieniło. Dawaj, nawrotka i gaz. Nie będziemy przeklinać. Może jakieś piękne panie pooglądają i co?
No i dobra, John Derrickson tu stoi. Teraz idę trochę potaliżować po gównie, znaczy po oborniku. Oczywiście w lekki skos, co nawet widać. A to taki dosłownie leciutki. No teraz to elegancko idzie. Nie, fajnie to wygląda, naprawdę fajnie. Mówię, lekki skosik, no bo ja tak mniej więcej na ślady się kierowałem. Żeby tak pod lekkim skosem było. No bo kiedy zrobiłem skos, to już byłem taki ostry, taki bardzo ostry, że był za ostry, nie? No to jest dosłownie 3 stopnie, nie? 3 stopnie różnicy od prostego kąta. Bo 180 jest proste, a ja 177, jak widać. No więc tylko 3 stopnie uciekłem sobie od prostego kąta. No to taki fajny skos, bo zawsze bardzo, bardzo ostry robię, a tak tutaj widać, że na pół ścieżki jest. Więc nie ma Liptona. Nie no, ale ten zestaw jest mega... Widzieliście to? Mega zwrotny. W miejscu się nawinąłem. No, minus 3 stopnie teraz, a powinno być 0. Jeszcze włączymy sobie opór, żeby było. A żeby było tak fajniej, ciekawiej. Oczywiście 15 na godzinę, bo więcej się nie da. Też nie kręciłem tego koralina. Tylko Lemkena po prostu. Nie kręciłem go, bo po co miałem kręcić. Dawaj, Malina, dawaj. Sobie zrobimy nawrót. Talerzyła w dół i gaz. No i nie wiem, ile sobie zrobię, tak 4-5 przejazdów. I tak do 30 minuty, nie? Czyli jeszcze 7 minut. Będzie 15 minut na przesłanie. I tak się nie uda, no ale... Chłopca napisał ty. Panie! Widzicie? 9 metrów i nawracam w miejscu. To mi się podoba. Widzicie? Pa, tu zaczynam od równej ścieżki? Równo ze ścieżką zaczynałem, więc zobaczymy, jak dam do końca, nie? To powinno być równo z drugiej strony ścieżki. Tak na oko. Ja, Dawid. Dawid, no. Tak jak widzicie, no nie ma dużego przesunięcia, no może tam z 10 metrów. Nie no, więcej 10 metrów. No ale 3 stopnie po prostu jestem przychylony i tyle. Ale dobrze, że on w miejsce nawraca, co? Przecież tyle dobrego. Równie dobrze mogę sobie na klinie jeździć. Po tym klinie też fajnie by się jeździło z tym kultywatorkiem. No ale kiedy zacząłem tak od tej strony, no to sobie będę jeździł. Obornik zacząłem od tamtej strony, więc teraz chciałem trochę sobie po tej stronie pola pojeździć.
Bo zabornikiem tu nie dojechałem. Znaczy dojechałem, ale... Tutaj po odcinku już to robiłem, ten klip. Więc tak to wygląda. No i... Fajny skosik sobie wybrałem. Naprawdę podoba mi się ten skos. Myślałem, że będzie dłużej. No i ogień, nie? To mi się podoba w tym case, że on w miejscu nawija, nie? To jest coś pięknego. Z talerzyłą tak by nie nawinął, bo talerzyła ma ten inny dyżel. Ma sztywny i ona by go blokowała. A tak to sobie w miejscu nawraca, można powiedzieć. Druga 1500. A, czyli to tylko to będzie i koniec. Damy. Tacja, zero? Zero. No dobra. Nie wiadomo w sumie, kiedy to będę puszczać. Ale na pewno muszę zrobić tak, czyli to i tak, po... Zrobię jeszcze ten przejazd w dół i będę kończył odcinek. Bo nie będę wam zabierał waszego cennego czasu. No i fajnie. Czytaj dalej. Chcę tu wszystko. Daj mi od razu kategorię. Co by się tu obejrzeć? To nie, to też nie. O, może tą kategorię. A zobaczymy co najnowsze. No nic ciekawego. Tylko nie wiem, tak? On masturbateandchill.com. Nie. Aha, super żart podsumkom. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się cieplutko. Cześć i pa, pa.